To jest taki miły akcent w tym naszym nieszczęściu. No i każdy się czuje, no ja mam aż ciarki na sobie, no także każdy się czuje taki, no że ktoś pamięta o nim, że... Dobra. Nie tylko pani Małgosi ze wzruszenia ciężko było dziś mówić. Zaskoczenie towarzyszyło większości pacjentów oddziałów onkologicznych Brzozowskiego Szpitala, na którym członkinie i wolontariuszki Sanockiego Stowarzyszenia Sanitas rozdawały mikołajkowe upominki. Oprócz drobnych podarunków przynoszą również radość, uśmiech i nadzieję. Takie akcje spotyka się, ale właśnie dla dzieci, a nie dla nas, więc tutaj pełne zaskoczenie, ale bardzo... Bardzo pozytywnie, bardzo nas to podnosi na duchu jednak i wie pani, no, człowiek leży tutaj i walczy, a że ktoś myśli jeszcze. Przyjemnie jest człowiekowi, jak tutaj spędza w tym szpitalu ten czas swój, to tak jest zawsze inaczej, wie pani. Jak ktoś znajomy przyjdzie, taka miła dusza, jakaś taka przychylna. I o to w tej akcji chodzi, aby choć na chwilę wywołać uśmiech na twarzy pacjentów. Wymyśliła ją Anna Nowakowska, założycielka i prezes Sanitasu. Kilka lat temu sama walczyła z rakiem. Chorobę pokonała. Teraz w tej ciężkiej walce wspiera innych. Od 4 lat jej stowarzyszenie przygotowuje paczki dla pacjentów onkologicznych, które rozdają w tym trudnym, przedświątecznym czasie. Przede wszystkim jak drzwi się otwierają, wchodzimy na oddział, widzimy wielkie zaskoczenie, wiemy, że jest to dla pacjentów niesamowita niespodzianka i w momencie, kiedy pojawia się na ich twarzach ten uśmiech, jest to dla nas coś pięknego, jest to dla nas budujące również, pojawiają się też łzy szczęścia. My wiemy, że to jest radość, że to jest takie wywoływanie właśnie tych wspomnień i to powoduje w pacjentach tą taką pozytywną reakcję. Każdy nas ściska, uśmiecha, żartują sobie, także jest naprawdę radosna atmosfera. Jestem bardzo, bardzo wzruszona tymi reakcjami osób, które odbierają te prezenty. Są tam i radość, i płacz, i dużo emocji, także jedyne, co możemy dla tych osób zrobić, to właśnie być z nimi w tym czasie i jakoś ich wesprzeć na duchu, dać pozytywną energię i jak widać po tej akcji właśnie tego oni potrzebują. Mikołajkowa niezapominajka to już tysiące obdarowanych pacjentów. W tym roku w sumie przygotowano blisko 1800 upominków, które trafiły do podopiecznych 5 ośrodków. Dziecięcego hospicjum w Rzeszowie i oddziałów onkologicznych w Rzeszowie, Jaśle, Gorlicach i Brzozowie.